Zastarowi, cóż to wam powiedzieć rozsądnego po tym spotkaniu. A dziennikarze w Chojnicach się na mnie obrażają za to, co mówię po takich spotkaniach jak to. No bo co nie powiedzieć, jest naprawdę dużą sztuką nietrafienie do bramki z metra, z dwóch metrów, z trzech metrów. A my to mamy cały sezon. Cała jesień, cała wiosna i tylko się łapiemy za głowę, zmieniamy te składy, przychodzą nowi piłkarze, sytuacja się powtarza. Paradoksalnie powiem, że mimo tego, że przegraliśmy 3-0, to było dobre spotkanie z naszej strony. Tu nie było murowania bramki, tu była gra do przodu, tu było stwarzanie sytuacji, tu nawet przy stanie 3-0, kiedy wyszli z szatni, dostali bramkę na 3 od razu w 46 minucie, potrafili sobie stwarzać sytuację. O to mi chodzi. Jednego, czego brakuje, to jest właśnie tego. Jednego, który te stopy potrafi postawić tam, gdzie trzeba. I wtedy ten wynik byłby zupełnie inny. Przecież paradoksalnie ten Krzysztof Baranta w bramce nie miał nic do roboty. On tylko mógł oglądać, jak te piłki wpadają. A bramka na 2-0, no to tydzień temu dokładnie taką samą bramkę straciliśmy w meczu ze Zdzieszowicami, więc coś fantastycznego. Czeka na taki moment, kiedy to mój zawodnik tak strzeli, tak, że bramkarz będzie mógł tylko tam spojrzeć. Także gratulacje, Adamie, bo co by nie powiedzieć, 3-0. Ogrzenik nie będzie za chwilę pamiętał, bo wynik się liczy. Natomiast my tym spotkaniem jakby daliśmy dowód na to, że to jeszcze nie dojrzeliśmy do tego. Nie dojrzeliśmy do tego, żeby decydować o obliczu tej ligi. No i boję się tego stwierdzić, że tu jeszcze jest trochę pracy nad tym najważniejszym elementem. Nad finalizowaniem tego, co najważniejsze, no i nad zdobywaniem bramek. Być może uda się to w przyszłym sezonie. Teraz już spokojnie będziemy sobie obserwować, jak to będzie wyglądało. Nie odpuścimy nikomu, jasne. Natomiast trzeba sobie już szczerze powiedzieć, że te straty do tych zespołów, które nas wyprzedzają po tym spotkaniu, są chyba zbyt duże do odrobienia. Ale nie składamy broni. Jak na Beniaminka pokazaliśmy się, myślę, z dobrej strony w Bydgoszczy. Poza Wiszy też będą następne mecze. Też będzie następny sezon. Też będą następne lata. To, że te oczekiwania są, to jest rzecz jak najzupełniej zrozumiała. Te oczekiwania trzeba spełnić. Trzeba zrobić taki zespół, który by te oczekiwania spełnił. Na całym świecie ludzie mają oczekiwania, w piłce szczególnie. Nie wszystkim się to udaje. Ale cenni są ci, wytrwali, którzy tego dążą. Wtedy mogą powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, żeby to się udało. Przeciwnik był lepszy, pochylić głowę i pracować od początku. I mam nadzieję, że tą drogą pójdzie zespół z Chojnic i całe to społeczeństwo, które tej dobrej piłki rzeczywiście potrzebuje i na nią zasługuje. Dopiero jak się jest trenerem, jak się siedzi na ławce, człowiek czuje, co to znaczy skuteczny napastnik zawodnik, który potrafi wynagrodzić wszystko. Wysiłek tygodniowych przygotowań, sezonowych, przedsezonowych, oczekiwania kibiców, dziennikarzy, swoich własnych, rodzin. I to dopiero człowiek docenia, jak siedzi w ławce i wie, że albo ktoś taki jest i wszyscy są zadowoleni, wszyscy są szczęśliwi, on przy okazji też, albo ktoś kandyduje do tego i jeszcze mu to nie wychodzi. Ale to, jaka to frustracja dla wszystkich. No przecież wszyscy się łapimy za głowę i zastanawiamy się, dlaczego? No przecież dlaczego? Najprostsza sytuacja, prawda? Tak. I to doceniają ci, którzy jakby mają to za sobą i siedzą na ławce. Jak człowiek gra i to samo wpada, to człowiek jest i zastanawia się nad tym. Ale zdaje sobie sprawę dopiero potem, jakie to cenne jest dla wszystkich. Jaka to jest cenna rzecz, prawda? Bo jeśli zespół potrafi grać piłkę, no to jest to, co jest solą tej dyscypliny, prawda? To jest to, o co chodzi. Marnowanie czegoś takiego naprawdę to woła pomstę do nieba, że się wołam do klasyka.